Dzień dobry, dziś wtorek, 4 sierpnia. Joanna Jędraszczyk-Kałówak, zapraszam na wiadomości dla niesłyszących. Zaczynamy od ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta, która ponownie odbyła się w sposób zdalny, a konkretnie chodzi o wotum zaufania dla prezydenta, nad którym głosowali radni. Czy Dariusz Polowy zakończył obrady z satysfakcją? Odpowiedź w materiale. Oto wyniki sesyjnego głosowania nad wotum zaufania dla prezydenta miasta za 2019 rok. 11 do 11 i jedna osoba wstrzymująca się od głosu, co spowodowało, że Dariusz Polowy musiał obejść się bez aprobaty radnych i na dzisiejszym spotkaniu z mediami najpierw zwrócił się właśnie do nich. Serdecznie dziękuję za okazane zaufanie wszystkim paniom i panom radnym, którzy postanowili mi go udzielić. Natomiast głosy wstrzymujące i przeciwne traktuję jako czynnik mobilizujący mnie do polepszenia komunikacji pomiędzy mną a tymi osobami. A przypomnijmy, że te głosy z ramienia koalicji rządzącej należały do dwojga radnych z klubu Michała Fity, który jako wiceprezydent wyraźnie opowiedział się za kontynuowaniem wspólnie wytyczonej drogi. Pragnę zapewnić, że w klubie radnych niezależnych Michała Fity nie ma rozłamu. Nasz klub deklaruje dalszą wolę współpracy na rzecz miasta Racibórz i jego mieszkańców i myślę, że to jest najistotniejsze. Z podobnym entuzjazmem wyraził się włodarz miasta. Mając na względzie przede wszystkim dobro mieszkańców, ale także stabilność pracy raciborskiego samorządu oraz dostrzegając potencjał tkwiący w całej Radzie Miasta, deklaruję wolę współpracy ze wszystkimi radnymi, niezależnie od przynależności klubowej i przyglądając się, i to trzeba podkreślić, przyglądając się wynikom pozostałych głosowań na ostatniej sesji, uważam, że taki potencjał istnieje. Prezydent dodał, że jakość współpracy mogła ulec pogorszeniu wskutek braku osobistych spotkań wynikających z pandemicznych ograniczeń i zapewnił, że drzwi do jego gabinetu od zawsze były i nadal pozostają otwarte dla wszystkich radnych. Po prawej stronie jest już między innymi plaża miejska, przystań kajakowa i deptak. Po tej lewej natomiast tylko teren zarośnięty trawą, ale już wkrótce się to zmieni i również ta część nadodrzańskich bulwarów zacznie tętnić życiem. Oto oficjalne przekazanie placu budowy pod inwestycję, która obejmuje przebudowę lewostronnych bulwarów Odry, do tej pory będących martwą, wydeptaną przez przypadkowych spacerowiczów częścią tego terenu. Powstaną dwa ciągi pieszo-rowerowe, tak naprawdę ścieżka rowerowa po Koronie Wałów i ciąg taki pieszo-rowerowy tutaj wzdłuż brzegu. Pomiędzy, na wysokości tamtego drzewa, które się znajduje za mną, będą schody, które będą również pełniły funkcję takiej widowni, na tych schodach będą ławki. Oprócz tego będą oczywiście kosze na śmieci, oświetlenie, stojaki rowerowe, także będzie to takie kolejne miejsce, można powiedzieć, dopełnienie tutaj zagospodarowania tej części miasta do spacerów, do rekreacji, do wypoczynku i do jazdy rowerem. A tak według projektu ma to właśnie wyglądać. Dużo pracy przed wykonawcą, ale patrząc na obecny stan tego miejsca, warto będzie poczekać. Wizualizację w rzeczywistość zamieniać będzie firma, która przedstawiła najlepszą dla miasta ofertę. Wybraliśmy ofertę najkorzystniejszą cenowo i pod względem gwarancji. Tą ofertą jest oferta firmy Borbud na kwotę 1 949 000 zł. Do przetargu stanęło aż 17 oferentów, co zwykle się nie zdarza. Ma to jednak związek z sytuacją epidemiologiczną w kraju, gdzie każdy walczy o zlecenia i zaniża koszty, więc automatycznie wartość zadania spadła. To z kolei dobra wiadomość dla miasta, zwłaszcza w czasie COVID-u, które starając się o finansowe wsparcie z RPO, przygotowane było na więcej ze swojej kieszeni, a teraz wkład własny będzie niewielki, bo dofinansowanie może sięgnąć nawet 95%. Dopiero co oficjalnie przekazaliśmy ten plac budowy wykonawcy, według jego tutaj wstępnych deklaracji te prace powinny się rozpocząć już, no jeszcze w wakacje, do 3 tygodni pierwsze prace powinny ruszyć, natomiast zakończenie inwestycji planowane jest jesienią przyszłego roku. Dodajmy, że przebudowa bulwarów to odpowiedź prezydenta Raciborza na niezrealizowaną inwestycję na placu Długosza. Dariusz Polowy zrezygnował wówczas z unijnego dofinansowania, które na modernizację tej części centrum pozyskał poprzedni włodarz Mirosław Lęk. A na koniec dobre wiadomości ze starostwa dla seniorów z powiatu raciborskiego. Już wkrótce, korzystając z PKS-u, nie będą musieli się martwić o bilet, bowiem dla nich te usługi będą całkowicie bezpłatne.
Powiat Raciborski jako organizator powiatowo-gminnego publicznego transportu zbiorowego nieustannie dokłada starań, aby podróżowanie środkami komunikacji zbiorowej było jak najdogodniejszym sposobem podróżowania dla wszystkich pasażerów. Tak czytamy w oświadczeniu ze starostwa. Tym razem to udogodnienie obejmuje wszystkie osoby w wieku 70+, bo z dniem 1 września mogą one liczyć na bezpłatną komunikację. Ta decyzja zapadła po uzgodnieniu z włodarzami gmin Kornowac, Kuźnia Raciborska, Krzanowice, Krzyżanowice, Nędza, Piotrowice Wielkie, Racibórz i Rudnik. Dlatego darmowe przejazdy autokarami PKS-u dotyczą seniorów z całego powiatu raciborskiego. Co trzeba zrobić, by potwierdzić takie uprawnienie? Otóż wystarczy tylko okazać kierowcy dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek. Dodajmy, że ta sama ulga, którą starostwo określa ważnym przedsięwzięciem w działaniach na rzecz osób starszych, dla których nieraz jedynym środkiem transportu pozostaje autobus, obowiązuje również w komunikacji miejskiej i to od dawna. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.